nami baza startowa, tam jest kasa, przybieralnia i takie wszystkie klimaty turystyczne, pamiąteczki. A jest to baza startowa do wodospadów, lokalnej, myślę, że największej atrakcji, która przyciąga tutaj tłumy, włącznie z tymi ludźmi, którzy przypływają kruzerami. Wodospadów jest ponad 20, my będziemy zaliczać 7, takich prostszych, łatwiejszych. Wszyscy dostają kaski, wszyscy dostają kapoki. Ja, ponieważ nie umiem pływać, będzie to dla mnie naprawdę dzień sądu, bo nie wszystkie wodospady da się pokonać schodząc po drabince i nie wszędzie jest grunt. Są to takie wyżłobione naturalnie oczka wodne, zjeżdżalnie nawet, także sporo atrakcji przed nami. Około 40 minut marszu do tego miejsca, z którego startujemy. No i cóż, no, trzymajcie kciuki, tak? Biorę kamerkę, biorę telefon, który teoretycznie nie jest nieprzemakalny. Ale wczoraj oglądałem parę testów na YouTubie, wyszło na to, że może dać radę, więc spróbujemy. Śniadanie profilaktycznie zjadłem małe, żeby mi tam nic się nie wydarzyło złego. No i zobaczymy, no. Kamerka będzie w takim worku. O, to on. 5-litrowy, akurat idealny na to, żeby ona się z gimbalem zmieściła. Un, dos i tres, okay? Okay. One moment. Yes. Happy, happy. 1, 2, 3. Thank you. Happy, happy, bo później już to nie będzie tak dobrze. Okay. Come in. 1, 2, 3. Thank you. Schody, schody, schody. Na szczęście drewniane sporniki, więc nie rozmywa ich za bardzo. Za to po moim oddechu słychać, że trochę się idzie do góry jednak. Są dwaj przewodnicy, jeden z tyłu, drugi z przodu, jeden filmuje, drugi prowadzi. To kanik. Korzystamy z małego przystanku, bo jest naprawdę tłum. Zobaczcie zresztą sami. Wszyscy, którzy zdecydowali się na tą dzisiejszą rozrywkę. Ja oczywiście nie wziąłem wody, więc nie mogę papić. Ale leje się ze mnie. Poważnie. Cieszę się, że każda kropla potu to mikrogram mniej tłuszczu. Gorąco jest, poza tym po prostu normalnie od temperatury, nie tylko od wysiłku. Nie, ogólnie rzecz biorąc to jest easy, no. Nic ciężkiego w tym nie widzę. The best position to jump is like this, straight down. Don't open your hands, don't believe that you can fly. Because if you open, you wanna get hurt with the water, right? When you're sliding, look at me. Have a seat. Keep your legs straight together and close your hand like this. Sometimes like this or like this. We wanna show you how we wanna do the whole time, right? Everybody know how to swim, yeah? Yeah. Yeah. Amigos, if you know how to swim, that's how you got two guys. We can bring you inside the water safe, okay? Just let me know. I don't know how to swim, and then I want to help you, right? Good. All right, remember, wait for us over there. Okay? Where's that way? Skok, jest zjeżdżalnie za nami. Idziemy dalej. Oczywiście kamerka przekrzywiła, ale to... Worek wytrzymał, także jest sucha. Ludzie się czaili po kamerkę, to trzeba po prostu rzekać. Wszystko mokre. Oj, dobrze, naprawdę. Bardzo fajna rozrywka. No, duży rodotek. To nie mówiłem, nie chcę powiedzieć. O przygodzie. Więcej strachu? Już faktycznie było, ale no, nie odważyłem się skoczyć. Też trzeba przyznać. I wracamy. Takich zgodników, bo jestem ostatni. Ale zauważyłem, jak nic nie jest na górze. No i koniec. Koniec. Mostek. I mamy mostek i koniec przygody. Krótko. Adrenalina jest, ale w sumie skumulowana na tak krótkim czasie, że jest niedosyt. Myślę, że to przez to tempo niestety.